Siema, siema. Dzisiaj będzie Nawija, czyli nauka jazdy na gumie. Dla tych, którzy chcą, a nie potrafią, właśnie jest ten program. Chcę pokazać krok po kroku, jak ja się uczyłem, co jest dobre, co jest złe. O, żebym się nie spierdzielił jeszcze z motoru. Dobra. Już wam mówię. Nauka jazdy na gumie, krok po kroku. Zaczynamy od czegoś takiego. Powiem o takiej drugiej metodzie, nie będę mówił wam o pierwszej, bo są dwie metody, czyli z jedynki na postoju na lewą stronę trzeba się przechylić, już trzeba trzymać nogę na hamulcu i po prostu z delikatnym gazem strzelamy ze sprzęgła i kontrolujemy, co się z motocyklem dzieje, próbujemy go przestawić, przesunąć. Hamulec nam blokuje cały czas pójście koła za wysoko, ale tej metody na początek nie polecam. Po prostu powiem tak, jak ja to robiłem, to jest, że tak powiem, takie w miarę bezpieczne. Oglądałem różne programy na YouTubie, ale po prostu nic takiego nie znalazłem, które by było godne uwagi. Jeżeli chodzi o programy polskojęzyczne, anglojęzyczne są lepsze, ale nie każdy to zrozumie. Ale ja się na podstawie tych programów, że tak powiem, uczyłem, bo tak, jeżeli się rozmawiało ze stanterami czy z kimś, to mówili albo z tymi, co dobrze jeżdżą na gumie, że dwuja i gazu od chuja. I na tym się to kończyło, albo że nie wiedzą, jakoś to robią, ale nie umiem przekazać. No to ja wam postaram się przekazać tak, jak ja się uczyłem. Czyli tak, ja zaczynałem, że tak powiem, jak gdyby tam są trzy etapy tej nauki. Jeżeli te trzy etapy nauki przejdziecie, to już jest podstawa do tego, żeby już zacząć balansować ciałem i wiedzieć, o co chodzi w wheelie. I teraz tak, zaczynamy od czego? Pozycja na motocyklu. Czyli tak, od początku siedziska, trzy pięści i ćwiartka, musimy usadzić, że tak powiem, dupę, czyli tu od brzucha, trzy pięści i ćwiartka i to na razie starczy od każdego siedziska, od banku, nie, od początku siedziska, jeżeli mówimy o tego typu motocykla. I teraz tak. Uczymy się na drugim biegu, że tak powiem, prędkość około 40 na godzinę, taka w miarę bezpieczna jest, czyli motocykl sobie po prostu toczy się, nie przekrzywia na różne strony, to jest taka bezpieczna prędkość, ja się tak uczyłem. I teraz tak, delikatny gaz, strzelamy delikatnie ze sprzęgła, uczymy się strzelać ze sprzęgła na delikatnym gazie i sprawdzamy, co się z motocyklem dzieje. Czyli tak, delikatny gaz, pokażę tak, delikatny gaz, strzelamy ze sprzęgła. Patrzymy, co się dzieje. Za dużo on nie pójdzie przy delikatnym gazie, na dwójce, przy 40 na godzinę. Także to jest pierwszy etap. Jeżeli zacznie nam już to dobrze wychodzić, będziemy wiedzieli, ile damy gazu, żeby on się po prostu lekko nam tylko koło podniosło. Lekko. Nie, żeby po prostu podniosło się wysoko. To nie o to chodzi na początek. Jeżeli już do tego dojdziemy i będziemy wiedzieli, ile gazu trzeba dać, jak strzelić ze sprzęgła, żeby sobie delikatnie poszło, po strzale ze sprzęgła delikatnie dodajemy gazu. Uczymy się już, że tak powiem, takiego pulsowania lub ewentualnie nie pulsowania, a delikatnego dołożenia, żeby po prostu trochę dłużej na tym tylnym kole pojechać. Tak go po prostu przeciągnąć, tylko przeciągnąć, delikatnie przeciągnąć. Dobra, to jest już następny etap. I kolejny etap. Kolejny etap, tak samo, prędkość 40 na godzinę, dwójka. Nie polecam z jedynki absolutnie tego robić, bo jedynka jest mocna, dwójka starczy. Prędkość taka jest odpowiednia. Jeżeli wam coś nie będzie pasowało, bo jest inny model motocykla, po prostu albo ją obniżyć, albo trochę zwiększyć, nie? Tą prędkość, ale dwójka. I następny etap to jest, uczymy się trzymać
prawa noga na hamulcu nożnym. A dlaczego? Dlatego, że przy następnych próbach podnoszenia koła, że tak powiem, przy naszym już impecie i nie wiadomo jak już tam to robimy, to jest taki bezpiecznik dla nas, bezpieczeństwa, że w momencie, kiedy koło pójdzie nam za wysoko do góry, nawet bardzo wysoko do góry, noga trzymana na hamulcu w automacie sama jak gdyby dojdzie do tego hamulca i nie przerzuci nas do tyłu. Ale proponuję wyczuć już ten sobie hamulec. Czyli tak, gaz, tyle ile wyćwiczyliśmy wcześniej, trochę mocniejszy, strzelamy ze sprzęgła, motocykl idzie do, koło przednie idzie do góry. Próbujemy nogę już uruchamiać, żeby ta noga nam zaczęła pracować, żebyśmy wiedzieli, że ten hamulec działa, że jeżeli my chcemy opuścić koło na dół, noga zadziała, hamulec zadziała, motocykl opada. Musimy to po prostu, musi to każdy wiedzieć, że tak to działa i po prostu trzeba to wyćwiczyć. Nie mówię, że to przyjdzie tam, o już, tak, pa, od razu, dwa czy treningi i już jest, nie. I teraz podpowiem jeszcze jedno, jak będziecie już robili sobie te próby właśnie z tym hamulcem, koło, przypuśćmy się, podniesie tam na 20 cm, 30, no i zaczyna nam opadać i na początku to mocno opada, nie mamy jeszcze balansu tak ciałem i po prostu nam czepie o asfalt, lepiej trochę tyłek podnieść, żeby po prostu pomóc temu motocyklowi, żeby tak ciągle na te laki on nie spadał. Dobra, następny etap to jest tak, mamy wyćwiczoną już nogę, że ona jest ten hamulec tylny, bezpiecznik. I teraz tak, 40, dwójka, trochę więcej gazu, strzelamy ze sprzęgła i uczymy się pulsacyjnie dodawać gazu, odejmować, dodawać, bo jeszcze nie umiemy balansować ciałem i po prostu tym gazem sobie balansujemy, żeby ten motocykl, że tak powiem, mimo że opada, podnosi, opada, podnosi. No i to jest kolejny etap. Następny etap to jest, już wtedy możemy sobie dopomóc i, że tak powiem, ruchem ciała poderwać gaz, sprzęgło, wszystko w jednym czasie robimy, noga na hamulcu, na wyprostowanych rękach, już wtedy to ciało nam idzie do tyłu, bo na początku to będziemy się przyklejać do tego motocykla, różnie to będzie wyglądać, ręce będą nam, że tak powiem, schodziły tutaj, przy początkowej fazie. Później już będziecie starali się, że tak powiem, ręce mieć wyciągnięte do tyłu. Ten tyłek trochę jeszcze nawet można wysunąć do tyłu, w zależności od tego, no mówię, jak to. Każdy musi sobie to już sam pomału wyczuć, a wyczuje na pewno. To uwierzcie mi, jeżeli będziecie trenować, to wyczujecie to. I wtedy macie tak, bezpiecznik, czyli noga na hamulcu, umiecie operować już gazem, czyli sobie go po prostu balansujecie, że tak powiem, tym gazem, że jak czujecie, że idzie za mocno do góry, odpuszczacie i tak pulsacyjnie sobie tego gazu dodajecie do odcinki nawet i wtedy on i tak wam opadnie, bo po prostu jeżeli już pełną moc uzyska, a wy balansem tego nie nadrobicie, to po prostu idzie na dół. Czasami idzie delikatnie, czasami idzie mocno, wtedy trzeba po prostu sobie dupsko trochę podnieść i mu trochę pomóc, nie? I już ostatni etap, to jest po prostu balansowanie ciałem też. Nie dość, że tutaj regulujemy gazem po strzale ze sprzęgła. Staramy się odchylać i balansować ciałem. Oczywiście później wchodzi lewo, prawo, bo przy mniejszej prędkości, że tak powiem, tak jak widać na niektórych moich filmach, zwłaszcza z tego drona, tak, że tak powiem, motocykl idzie, bo tam nie wiem ile było, 50 na godzinę, 60. I kolejny etap to jest coś takiego,
Staramy się też, że tak powiem, jeżeli już umiemy dobrze balansować ciałem, wtedy nie musimy już tym gazem akurat tak mocno, że tak powiem, regulować, tylko po prostu utrzymujemy ten gaz i tylko ciało nam utrzymuje i balansuje. Musimy się nauczyć po prostu, chodzi o to, żeby pomału się nauczyć, przyzwyczajać organizm do tego, że jest ten odchył do tyłu. Tak samo jest w stopie, ale stopy nie potrafię, parę razy zrobiłem, ale to taki przypadek mi się po prostu akurat zdarzyło. Ale w tym roku na pewno będę już to też sobie trenował, także trenujcie. Jak nie wiecie czegoś, coś byście chcieli jeszcze, żebym wam wytłumaczył, piszcie w komentarzach, wszystko dokładnie powiem. Nara, trzymajcie się.